Który z Tobą żyje i króluje na świecie.
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Zapisów kronikarskich zawsze
trudniła się rolnictwem i las dawał jej swoje bogactwa natury. Wniesione tu świątynię, pierwszy kościół i następny był drewniany. Ostatni drewniany kościół spłonął w 1802 roku. Wniesiono potem nowy. I ten kościół obecny, który nas gromadzi, jego budowę rozpoczęto w 1905, a ukończono w 1909. I ta świątynia, która nas gromadzi, jest jakimś symbolem ofiarności i pracy naszych przodków, ich zapobiegliwości i poświęceń, a z drugiej strony jest symbolem i dramatów, i tragedii, które ten naród tu mieszkający przeżywał. Tragiczne dzieje 1939 roku, kiedy mieszkańcy Świekatowa złożyli piersi wielką ofiarę życia swoich obywateli, tu rozstrzelanych przez okupanta 3 września 1939 roku. Wraz potem i zamęczonymi duszpasterzami i spaloną, zniszczoną świątynią. Czas powojenny, czas trudny, czas pełen prób niepewności jest czasem odbudowy, czasem zrywu i nowych trudów miejscowych obywateli. Dzisiaj, kiedy patrzymy na naszą wieś uporządkowaną, na pewno jedną z ładniejszych, mamy powód do dumy, że zrywem mieszkańców tak wiele tu uczyniono, nie tylko przy kościele, przy parafii, ale i we wsi. Jakim wspaniałym pomnikiem jest miejscowa szkoła, która mieści się na nowo reaktywowanym Urząd Gminy i wiele innych takich pomników świadczących o zaangażowaniu pracowitości miejscowej ludności. Dlatego dzień dzisiejszy jest w jakimś stopniu jest uhonorowaniem, uwieńczeniem tych przeróżnych trudów, tych przeróżnych poświęceń, które dla Boga tej sprawy czyniono. Ten trud też przynieśliśmy na tę ofiarę mszy świętej, by go złożyć Bogu jako nasz dar. A On przyjąwszy ten dar, chcemy, by nam błogosławił w naszej codzienności życia, w naszej pracy, w naszym odpowiedzialnym budowaniu naszego jutra. Panie, bracia i siostry, każdy człowiek na swoim odcinku życia i pracy podejmuje jakąś odpowiedzialność za to, co czyni. Taką odpowiedzialność za przyszły kształt los tej gminy podejmują i wójt, którego dziś będziemy wybierali, wraz z radą gminną, którzy będą się troszczyć o materialny kształt obliczeń tej wspólnoty, jaką jest gmina.
dobrze się właściwie składa, że gmina poza jedną wioską obejmuje prawie terytorium parafii. Jest to szczególny czynnik integracji. Ludzie spotykają się w jednym domu naszego Ojca Boga i spotykają się na tej też drugiej platformie życia gospodarczego, społecznego, administracyjnego. Tak jak parafia, tak i gmina zespała w tym domu łączy jedną społeczność. Każda społeczność przynosi też ze sobą i dają zbiorową odpowiedzialność, która wycechuje swoją pracowitością, swoim zaangażowaniem. Dlatego nikt z nas, nikt w tej społeczności nie może stawić na dowodzu do wspólnym, wypracowujemy wspólnym trudem i wspólnym wysiłkiem. Nieraz wiele. Dlatego dobra trzeba poświęcić, a nie szukać własnej prywaty czy korzyści. Pięknie wyraża te słowa Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki, na jej zakończenie mówi tak. Polska jest domem wspólnym całego narodu, a my przecież stanowimy część tej Polski. Nasza gmina jest częścią administracji naszego kraju. Nasza gmina jest cząstką tego narodu, który na określonym tu terytorium zamieszkuje i podejmuje swoje działania. I na to dobro muszą być otwarcie wszyscy jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się stałego i rzetelnego wysiłku całego społeczeństwa. Pragnę bardzo, by stopniowo pokonane zostały piętrzące się trudności, by Polacy mogli budować owocnie swoje dziś i jutro. Naród bowiem musi żyć i rozwijać się o własnych siłach. Pragnę spojrzeć na wielkie obszary polskiej pracy, stanąć przy każdym warsztacie pracy, dużym i małym, narodom, przemyśle, przy warsztacie pracy twórczej. Pragnę stanąć przy każdym człowieku pracy. Życzę też, by w takich warunkach praca była wykonywana w duchu miłości społecznej, by w niej człowiek odnajdywał siebie i poprzez ją służył innym oraz dobru własnego kraju. Drodzy bracia i siostry, w tych słowach Ojca Świętego jest zawarty też i dla każdego z nas, i dla wszystkich radnych jakiś konkretny program ofiarnej i bezinteresownej pracy dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jako duszpasterz pragnę życzyć wszystkim szczęść Boże. Thank you.
Thank you.
podczas sztandarowy wystąp. W naszej gminie wybory uzupełniające, w
wyniku których wybraliśmy 7 radnych i którzy wraz z 8 wybranymi w ubiegłorocznych wyborach stanowią z dniem dzisiejszym najwyższy organ władzy gminy, to jest Radę Gminy Świekatowie. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej witam serdecznie radnych i zarazem gratuluję im uzyskanego poparcia i wyboru na zaszczytną funkcję radnego. Pozwólcie, szanowni radni, że w waszym imieniu powitam biorących udział w naszej sesji szanownych gości. W sesji udział biorą senator Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda bydgoski, pan Antoni Tokarczuk. Poseł ziemi bydgoskiej, prezes zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Wojciech Mojżesowicz. Delegat pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego na województwo bydgoskie, pan Leon Masiak. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego, pan Stefan Pastuszewski. Zastępca kierownika Rejonowego Urzędu Administracji Państwowej Świeciu, pan Jerzy Krzyż. Witam serdecznie zastępcę dowódcy jednostki Świeciu, jednostki 1183, podpułkownika Krzysztofa, przepraszam, tak, Jarosława Kozioka. Jednostki, która od lat wspomaga naszą gminę i naszą wieś. Witam również serdecznie przewodniczących rad gmin i wójtów gmin sąsiednich. Gminy Jano, Pruszkowski, Lubiewo, Ceksy i nie widzimy Pukowca, zaprosiliśmy się sąsiad i widzę. Również została do gminy zaproszona. Witam serdecznie księdza proboszcza, księdza Kazimierza Bostroma. Bardzo serdecznie witam członków Komitetu do spraw projektowania gminy Świekatowo i tego ostatniego, który swój cel osiągnął i również tych, co w 81 podejmowali się tego zadania. Witam sołtysów wsi gminy Świekatowo, witam również kierowników jednostek i instytucji działających w gminie. Witam dziennikarzy prasy bydgoskiej. Zaproszonych gości, którzy byli zaproszeni, a nie mogli wziąć udziału, jak już Państwo wiedzą, ksiądz proboszcz przedstawił to na sesji, przysłał telegram ksiądz biskup. Również na adres urzędu przed chwilą otrzymaliśmy pismo od księdza prałata Henryka Mroza z Osielska, który pisze: dziękuję za zaproszenie na rodzinną sesję Rady Gminy. Życzę gminie Świekatowo pomyślnego rozwoju służby dla dobra najwyższego społeczeństwa. Zgodnie z dzisiejszej sesji, zgodnie z prawem, bo dalsze przewodnictwo sesji proszę radnego seniora, pana Konrada Radomskiego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, szanowni radni, za powierzenie mi prowadzenia tej sesji dziękuję i postaram się prowadzić tę sesję tak, jak będę
Wobec tego przystępujemy teraz do złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach uzupełniających w dniu 12 maja. Odczytam rotę ślubowania, następnie każdy z radnych po odczytaniu jego nazwiska potwierdzi przyjęcie. Słowem ślubuję. Proszę wszystkich o powstanie. Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy. Działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej mieszkańców. Godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców. Troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić się dla wykonania zadań gminy. Proszę najmłodszego wiekiem radnego pana Mariusza Krzyżkowskiego o odczytanie listy radnych. Piłkowski Mariusz, ślubuję. Piwowski Zygmunt. Rusnak Władysław. Ślubuję. Rydzkowski Kazimierz. Ślubuję. Stec Jolanta. Ślubuję. Sułkowski Edmund. Ślubuję. Wesołowski Lech. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy obecnie do ustalenia pragnę teraz jeszcze przywitać pana wójta z gminy Bukowiec i pana przewodniczącego rady. I pana wójta z osiedla. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy, która przedstawia się następująco. Pierwsze wystąpienie przewodniczącego Komitetu do spraw reaktywowania Gminy Siekatowa. Drugie wybór przewodniczącego Rady Gminy i delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. Trzecie ustalenie liczby i rodzaju stałej komisji Rady Gminy. Czwarte ustalenie liczby zastępców przewodniczącego Rady. Piąte wybór wójta gminy. Szóste ustalenie terminu następnej sesji. Czy w tej sprawie z radnym, w tej sprawie porządkowo ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę, nikt się nie zgłasza. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. To jest za taką propozycję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Znaczy jedno wyjaśnię. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad pierwszej sesji. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komitetu do spraw reaktywowania gminy Siekatowo pana Franciszka Królewskiego. Wysoka Rado, szanowni goście, mieszkańcy gminy Siekatowa. Wszyscy zebrani na tej sali jesteśmy dzisiaj świadkami powrotu do wielkiej rodziny jednostek samorządu terytorialnego po 18 latach nieobecności gminy Siekatowa. Przepraszamy za tę nieobecność, prosimy o jej usprawiedliwienie, gdyż nastąpiła ona wbrew woli jej mieszkańców. W ponad 700-letniej historii Siekatowo wiele razy przeżywało różne kataklizmy, jednak po każdym z nich odradzało się na nowo jeszcze silniejsze i piękniejsze. Nie tylko mamy nadzieję, ale jesteśmy wręcz o tym przekonani, że i tym razem będzie tak samo. Gmina nasza, licząca 6,5 tysiąca hektarów powierzchni i około 3,5 tysiąca ludności, będąca najmniejszą gminą w województwie, posiada długoletnie bogate tradycje działalności samorządowej, krzewienia oświaty i kultury narodowej oraz chyba największy potencjał, to jest olbrzymie zaangażowanie ludzkie. Tu w gminie Siekatowo już w 1868 roku
Niepodległości w 1920 roku powstały Szkoła Powszechna, Szkoła Katolicka, Kółko Śpiewaczy Święta Cecylia, Spółdzielnia Mleczarska, Kasa Stefczyka i Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszym wójtem w odrodzonej Polsce był w Świekatowie Antoni Szulc. Po II wojnie, w której Świekatowo wyszło zniszczone w 80% oraz gdzie w dniu 3 września nastąpił pierwszy na Pomorzu mord zbiorowy na ludności cywilnej. Odrodziły się niezbędne dla życia gminy jednostki gospodarcze i samorządowe. Powstała gmina, a pierwszym jej wójtem został Franciszek Fordoński. W okresie powojennym wybudowano ośrodek zdrowia, zakład weterynaryjny, bazę kółka rolniczego, agronomówkę, siedzibę banku spółdzielczego, dom ludowy w Zalesiu Królewskim, szkołę w Tuszynach, dom handlowy w Świekatowie, sklepy w Tuszynach, Szernie, Rybienicy, Zalesiu Królewskim oraz sklep artykułów produkcji rolnej w Świekatowie. W tym okresie wielu ludzi zasłużyło na duże uznanie, jednak nie możemy zapomnieć o byłym prezesie gminnej spółdzielni świętej pamięci Kazimierzu Nowickim, dzięki któremu gmina wzbogaciła się o mieszanie pasz, warsztat usługowy czy nowe magazyny GS-u. Wiele tych inwestycji wykonano przy znacznym udziale czynu społecznego mieszkańców gminy. Nieprzemyślana decyzja administracyjna z dniem 1 stycznia 1973 roku zlikwidowała naszą gromadę i utworzono gminę Bukowiec. Przeprowadzone jesienią 1972 roku konsultacje wśród aktywów gromady Świekatowo dały jednoznacznie negatywną odpowiedź twórcom tej idei. Zaś mieszkańców gromady Bukowiec nikt nie pytał o zdanie na ten temat. Jedynym sukcesem tych konsultacji było to, że na wniosek ówczesnego kierownika szkoły w Świekatowie i radnego Tadeusza Sadowskiego nie rozdzielono naszej gromady, gdyż w pierwszej wersji Zalesie Królewskie i Jania Góra miały zostać przyłączone do gminy Lubiewo. Powstanie nowego organizmu, to jest gminy Bukowiec, spowodowało skłócenie społeczeństw tych dwóch żyjących do tej pory po sąsiedzku i zgodzie gromad. Nie można mieć pretensji do mieszkańców Świekatowa obwiniających Bukowiec, że rozwija się kosztem Świekatowa, jak też do mieszkańców Bukowca, że mieli pretensje o to samo do Świekatowa. Czas poświęcony na tego typu dyskusje oraz prawie i ponad 20-kilometrowych dojazdach do siedziby gminy musimy niestety uznać za czas stracony. Przyjdzie nam jeszcze długo goić rany po obustronnych waśniach i pomówieniach, jednak wierzymy głęboko w to, że będziemy znowu dobrymi sąsiadami i jeden na drugiego będzie mógł liczyć. Szanowni Państwo, te 18 lat to lata walki o reaktywowanie gminy. Wiele na ten temat już mówiono i pisano, więc nie chciałbym się powtarzać. Przypomnę tylko krótko, że bardziej zorganizowane formy tej walki to powstanie w 1981 roku Komitetu do spraw reaktywowania gminy pod przewodnictwem Stanisława Glamy, działalność którego przerwało prowadzenie stanu wojennego. Konsolidacja społeczeństwa już na większą skalę, to jest prawie całej gminy Świekatowo w latach 84-88 przy budowie czynem społecznym obiektu, w którym znajdujemy się, to jest szkoły, i w ramach wybudowy miejsca na przyszłą siedzibę władz gminy pod przewodnictwem Bogusławy Jurkiewicz i Mariana Słuszczewskiego. Powstanie 22 stycznia ubiegłego roku Komitetu do spraw reaktywowania gminy Świekatowo w obecnym składzie, działalność którego doprowadziła do decyzji Rady Ministrów z dnia 22 grudnia ubiegłego roku, w wyniku której z dniem 2 kwietnia bieżącego roku reaktywowana została nasza gmina. W konsekwencji tej decyzji 12 maja bieżącego roku odbyliśmy wybory uzupełniające do Rady Gminy, a w dniu dzisiejszym odbywamy pierwszą sesję Rady, po której praktycznie gmina formalnie będzie mogła podjąć samodzielną działalność. Wysoka Rado, Szanowni Goście, w związku z tym,
za Komitet do spraw reaktywowania gminy Świekatowo, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć, osiągnął cel, dla którego został przez mieszkańców gminy wybrany. Ogłaszam niniejszym jego rozwiązanie. Serdecznie dziękuję 32 jego członkom za wykonanie zadania. Pozwólcie jednak Państwo, że szczególnie podziękuję członkom Komitetu do spraw organizacji Urzędu Gminy, który to wyłoniony został ze składu Komitetu do spraw reaktywowania gminy w styczniu bieżącego roku. Dzięki ich społecznej pracy już w niedługim czasie Urząd Gminy rozpocznie swą działalność. Są to Zenon Greca z Janiej Góry, Konrad Lewandowski, Lubani Lipin, Bernard Łówczewski z Małych Łąk, Henryk Woźniak ze Stążek, Zbigniew Chaciński ze Szczebna, Marian Kruszczewski, Maria Dobaczewska, Bogusława Jurkiewicz, Konrad Kujawa, Franciszek Królewski, Stanisław Sznajdrowski, Zygmunt Sznajdrowski ze Świekatowa, Henryk Kufel z Tuszyn, Stefan Łysek, Marian Schreder z Zalesia Królewskiego oraz wspomagający nas radą, pomocą i otuchą ksiądz proboszcz Kazimierz Goldström. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim. Szanowni Państwo, na tej sali gościmy wielu tych, którzy nam udzielili pomocy w osiągnięciu naszego celu, jak też i tych, na których pomoc jeszcze będziemy liczyli, by zorganizować pracę urzędu, organów samorządu oraz wszystkiego, co jest niezbędne dla sprawnego i samodzielnego funkcjonowania gminy. Pozwólcie, szanowni goście, że w imieniu społeczeństwa gminy serdecznie podziękuję za okazaną pomoc posłom ziemi bydgoskiej, Biuru Delegata Pełnomocnika Rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego na czele z jego obecnym szefem, panem Leonem Masiakiem, jak i jego poprzednikiem, obecnie zajmującym stanowisko dyrektora generalnego w Biurze Pełnomocnika Rządu w Warszawie, mecenasem Jerzym Surymierskim. Dyrektorowi Biura w Urzędzie Rady Ministrów do spraw Urzędów Administracji Państwowej Jerzemu Mozelskiemu. Kierownictwu Urzędu Wojewódzkiego z obecnym wojewodą Antoniem Tokarczukiem. Przewodniczącemu Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego panu Leszkowi Smolińskiemu. Kuratorowi Oświaty i Wychowania panu Januariuszowi Stodolnemu. Zastępcy dowódcy jednostki wojskowej 1983 ze Świecia podpułkownikowi Mirosławowi Momotowi. Dziennikarzom prasy, radia i telewizji bydgoskiej za stworzenie przychylnej atmosfery w swych publikacjach wokół naszej sprawy. Serdecznie dziękuję Radzie Gminy w Bukowcu i jego przewodniczącemu, panu Krzysztofowi Wodarskiemu, zarządowi gminy i wójtowi gminy Bukowca, panu Krzysztofowi Sitkiewiczowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc okazywaną od początku powstania Komitetu do spraw reaktywności.